Słowem wstępu, gra Skatebeard jest to chyba gra, na którą nikt nie czekał. Nie wiem, do kogo ona jest targetowana i jaki jest w ogóle cel jej produkcji, bo jeżeli ktoś chce sobie wolno pojeździć, to albo odpali Tonego Hawka, albo Skate'a i całe zapotrzebowanie na tego typu grę zostało spełnione, więc gra powstała chyba bez ładu, składu, pomysłu. Co oczywiście wiele gier, w których już wykorzystywaliśmy motyw deskorolkowy jako taką przebitkę, na przykład Spyro w Bully od Rockstara, ale to były tylko pojedyncze motywy, a nie cała gra oparta na tym. Tak więc lecimy do gameplayu. To robimy pierwsze odpalenie. Już kiedyś kliknąłem odpal, ale zamknąłem oczy, żeby wyłączyć, bo uznałem, że będzie to dla nas wszystkich ciekawe przeżycie odpalić tą grę. Muszę coś z tymi włosami zrobić. Ciekawy soundtrack, gramy na kontrolerze od Xboxa 360. W dziwnym miejscu się to odpaliło. Dobra, nieważne, lećmy do przodu, ale ładna animacja. Dobra, nie zmieniamy gościa, nic mi się tu nie chce, szkoda czasu. Ale można deskę zmieniać, ta. Normalnie jak w Skaterze XL albo w Skate'cie. Dobra, lecimy. Jak się startuje? Jak się robi rotację? Backside, frontside. Ta. Nie wiem, czy ta gra jest niezoptymalizowana, czy to mój komputer jest za słaby. Zobaczmy opcje. Ustawmy tak, o. Nie no, ta gra jest po prostu niezoptymalizowana, bo mam niby 50 fpsów, a mam uczucie, jakby wszystko się cięło. Dobra, już mogę wam powiedzieć co do sterowania. Jest to sterowanie trochę wzięte z Tonego Hawka. Trochę Skate'a, a trochę ze Skatera XL. Otóż A skaczemy i flipa robimy jak w Tonym Hawku, czyli klikamy krzyżyk i kierunek, w którym ma on zrobić flipa. Czyli... A, zobaczmy, czy jak dwa razy kopnę... Nie, myślałem, że truje zrobi. A 180 natomiast robimy R2, L2 albo jakieś... RT, LT na Xboxowym, bo nigdy nie potrafię się tego nauczyć. Nie no, jakoś jest optymalizacja mierna, bo ciągle mam niby 50 fpsów, a to mi się tak laguje. Teraz mam 60 fpsów i też według mnie wygląda miernie. Kurde. Może ta gra nie jest tak ogromnym kiczem, jak się spodziewałem. Chociaż no... Oceny same wskazują na to, że to nie jest dobra gra. O, w zupę wpadłem. O, krzyk to też trik. O, to był warial. W górę hard flip, cyk. A czy da się double wariala? Nie. A double showbita? Nie. Dobra, ja chcę jakiegoś grinda zrobić. Czy da się tu grindować? Da się tu grindować! Nawet dobrze nazwali to. Salto. Dobra, spróbujmy Kruxa. Odbiliśmy się. Ja nawet nie wiem, na czym mam tu grindować w sumie, kochani widzowie. Spróbujmy nawet po prostu na rampie pograindować. Cyk. Cyk, ale cekwa. Wkurza mnie tylko, że po kickflipie dopiero robi rotację, czyli że nie od razu rotuje się 180, tylko jest kickflip rotacja. O. Dobra, grindy już umiemy. A graby tu są? Da, tak, są graby. No to czyli mówię, sterowanie bardzo podobne jak w Tonym Hawku. Przynajmniej z tego co pamiętam, czyli X-em jest flip, B jest grab, Y-kiem jest slide. Pff, dawaj po miejsce grinda, aj. Bowla sobie znalazłem, dosłownie bowla. Czy tak jak w Tonym Hawku, że im dłużej grindujesz, to jest trudniej, czy to nie jest, wymyślili czegoś takiego? Chyba nie, jeszcze spróbujmy. Raz. Tylko na kruksie. O, wdlażyłem grę.
Zdarzyłem właśnie grę. Halo Head, liczę na glicze. Liczę na glicze. Teraz w prawym dolnym rogu widzicie to, co mówiłem, sterowanie. No halo, o. Manuala, zapomniałem, że można manuale. Znowu zladżyłem. Miska ladży grę. Sorry za to, że jak wygląda ta gra u was, ale u mnie ona też tak tragicznie wygląda. Dobra, spróbujmy dobić do, nie wiem, do kilku tysięcy grinda. No, trochę z czasem robi się trudniej i przypał, hamuje. A słyszeliście, to był dźwięk dalej grinda, a pomimo tego, że stałem na stalu. Niedopracowane. Ciekawy. Co to jest? Znowu zgliczyłem. Halo Head. Moja postać jest w tym. W Blanta może spróbujmy. To jak widziałem z pierwszej próby, jak zrobić Blanta. Czy tu są jakieś misje? Jeszcze sprawdźmy. Deck found, wheel found, ciuchy, tapety, misje. Dobra, jak tu zacząć misję? Jeszcze to bym sprawdził. Jest, znalazłem. Ciucha. Skończymy tą grę na misji zdobycia. Aha. Na misji zdobycia czegoś, co jest tam na górze. Chyba nie wiem, tam po prawo. O. Gap zrobimy sobie z tego. Dobra, da się jakoś zatrzymać? Da się. Dobra, stawiam marker. Robię flipa na bęku. Prawie. No i teraz flipa na gapie. Oj, przeleciałem. Dobra. Dobra, flip na bęku. Czemu on na kącie się nie wybija, ta ptaszyna? Trzeci czy czwarty glitch. Nie liczę jakby glitcha ta optymalizacja, bo to wygląda gra tragicznie. Ale takie glitche to już trzeci czy tam czwarty. Dobra, spróbujmy tak jakoś. Nie da się zeskoczyć z deski w locie, szkoda. Mogli to przemyśleć, a samą olkę też mi nie zrobi olki. Gra realistycznie, nie da się zrobić oli. A, zejdź z deski! Dobra. To jest moja ostatnia misja w tej grze i pierdzielę to granie dalej. Ciekawi mnie, ile materiału wam z tego zrobić. Dobra. Właśnie zakończyłem, kochani, rozgrywkę w Skatebeard. Moja ocena to mocne 2 na 10. Taką recenzję wystawię na portalu Metacritic. Mam nadzieję, że podobał wam się taki komiczny, humorystyczny materiał. Wiecie teraz, że nie warto ściągać tej gry. No i co? I widzimy się w kolejnych materiałach. Co? To było forum deskorolkowe. Mateusz Rożnicki z tej strony. Wpadajcie do social media. Wrzucę wam jeszcze w opisie link do mojego Twitcha, bo planuję regularnie streamować. I dlatego tutaj takie przedsięwzięcie zostało podjęte, żeby tutaj wszystko poustawiać, tak więc żegnam się z wami. Ciao. Taka porządna gra, nie ma polskiego.